Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam was bardzo serdecznie i dzisiaj chciałbym zaprezentować wam gitarę naprawdę świetną, dlatego że jest to Stratocaster serii Artist model Jeff Beck w kolorze Olympic White. Któż z nas nie zna Jeffa Becka? Człowieka, który odbił piętno swojej gitary, cudowne piętno na wielu płytach, w tym nawet płytach artystów wielopokoleniowych jak Bon Jovi czy wielu innych. Natomiast solowa jego twórczość zawsze porusza, poruszać będzie i trochę złamane serce, że ten człowiek odszedł. To, co potrafił wykrzesać z gitary za pomocą jeszcze tego swojego ramienia tremolo, to było coś, co inspiruje, inspirowało i będzie inspirować. Moi drodzy, krótko o tym instrumencie. Korpus wykonany jest z olchy, jest to typowy Stratocaster. Mamy tutaj trójwarstwową płytkę oraz przetworniki noiseless dual coil, one się nazywają. Bardzo dobrze brzmiące noiselessy. Dwupunktowe tremolo ustawione już pod lekkim kątem, czyli jest lekko odchylone tyłem, byśmy mogli nim po prostu grać, tak jak to robił Jeff Beck. Tego po prostu życzę wszystkim, żebyśmy tak potrafili pracować ramieniem tremolo jak Jeff. Potencjometr głośności, 2 potencjometry tonów, 5-pozycyjny przełącznik. Szyjka przykręcona na 4 śruby, jest lekkie podcięcie z tyłu, zobaczycie. Żeby łatwiej dojść do wysokich progów, szyjka jest o kształcie C. Mamy tutaj cienką podstrunicę o radiusie 9,5 cala. Na tą podstrunicę nabito 22 progi medium jumbo. Co ciekawe, korpus oraz szyjka polakierowane są lakierem poliuretanowym, natomiast korpus jest na wysoki połysk, a szyjka jest w satynie. Klucze blokowane, w ogóle fajnie, bo tak jakby oderwały się od rzeczywistości, bo one są w takim kolorze jakimś kosmochrom, nie wiem jak to nazwać. Są to klucze blokowane, bardzo fajnie wykończone, tak kolorystycznie, tak jakby się w ogóle nie kleiły do reszty, a jednak ma to swój charakter. I siodełeczko rolkowe w tym wypadku, dość szerokie, fenderowskie. Kiedyś takie nawet montowałem u kogoś w gitarze. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten instrument. Do niego oczywiście mamy papierologię oraz profesjonalny tweedowy case, więc jeżeli jesteście fanami Jeffa Becka, gitara czeka u nas. Ale jeżeli nie jesteś fanem Jeffa Becka, ale jesteś fanem świetnie brzmiących Fenderów, to również ten instrument czeka na Ciebie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Link do tego konkretnie instrumentu znajdziecie pod spodem w opisie tego filmu. A teraz słuchamy. Cześć!
Thank you.